Otrzymaliście Państwo certyfikaty. Druga, może nawet większa część certyfikatów jeszcze czeka. Będą wręczone, ale nieco później. Za certyfikatem kryje się konkretna osoba. Czyli konkretna praca. Bo przecież to, że otrzymujecie te certyfikaty, to jest wasza całoroczna praca. I to jest postawa. Postawa dążenia do rozwoju, do ciągłego rozwoju, do podnoszenia swojego poziomu samorealizacji. I można powiedzieć, że dobrze wykorzystaliście dany wam czas. W zeszłym tygodniu byliśmy na pogrzebie jednego z naszych profesorów. Profesora Wydziału Zamiejscowego Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Pastorów Wielkopolski. Nie byłoby może tutaj nic, powiedzmy, szczególnego. Natomiast ten profesor miał 91 lat, a więc należał do, można powiedzieć, Uniwersytetu IV wieku. Ale właśnie fakt, że czas stara się być aktywny, cały czas był w ciągłym rozwoju i cały czas chciał być we wspólnocie akademickiej. I to powodowało, mimo trudnego życia, mimo tego, że w czasie wojny pracował jako górnik w kopalni i tak dalej, ale myśmy to obserwowali. Był bardzo życzliwy, cały czas starał się być aktywny i przez to, praktycznie biorąc, no, odszedł od tego, bo nie myślał o żadnych chorobach. Właśnie przypadek sprawił, że przewrócił się i odszedł. I nawet było to w przededniu obrony prac magisterskich, a miał 24 osoby, które będą za tydzień broniły pracę magisterskie. I jako opiekun naukowy, można powiedzieć, prace były napisane pod ich kierunkiem, były napisane bardzo dobrze. Rozmawiając ze studentami, mówią, że każdy by sobie życzył takiego promotora. Po to właśnie mówię, że trzeba być aktywnym. A tutaj u was to widać. Pracowaliście cały rok. Widać zresztą, że bardzo jesteście zadowoleni, uśmiechnięci. Bo rzeczywiście, jak się osiąga cel, to trzeba świętować, trzeba odpocząć. Ale potem trzeba wyznaczać następny cel. A wobec tego dobrze spędziliście? Czy wykorzystaliście swój czas? A jak dobrze wykorzystać dzisiaj ten czas? Dzisiaj to myślę, że to bycie z sobą niech będzie święte. Niech każdy przyjmie drugiego do swojego serca jako prawdziwy dar, prezent, jako radość. I myślę, że w ten sposób wieczór będzie bardzo udany. Także kończąc już, życzę wszystkim Państwu wspaniałych wakacji, ale jednocześnie pamiętajcie, trzeba wyznaczać sobie dalsze cele. Dziękuję bardzo.